Syna i Ducha Świętego. Ojciec miłosierny, wszelkiej pociechy, niech będzie z nami wszystkimi. Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata Wojciecha. Jego śmierć napełniła bólem jego rodzinę i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest tylko przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z Wojciechem w domu naszego Ojca. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowa, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku pociechę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, do mnie ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejście aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie w ziemi ku wyżynom nieba, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Przyganie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste Boski Zbawicielu, jedyne światło, które jest na zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpoczniemy, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, abyś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż
przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Wojciecha i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył już dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drogi, kochany mój, żegnamy Ciebie jako człowieka spełnionej misji naszego pokolenia. Urodziliśmy się w bezwolnym kraju. Była to niby Polska, lecz jaka Polska. I tylko nadzieję w ludziach swych wniosła. Jednym z tych ludzi byłeś Ty. Tamta szara, bezbarwna, smutna, a jednak Polska. I wtedy pokolenie, którego byłeś i pozostaniesz wojującym przedstawicielem, znalazło swoją wolność w muzyce, a w szczególności, szczególnie jej rodzaju, rock and roll. Zaczynałeś jako grzeczny, utalentowany po ojcu chłopiec w kurze świętej pamięci profesora Stefana Zbrojgrosza, by w krótkim czasie znaleźć się w świecie muzycznym zwanym w Polsce wybitem, a tak naprawdę wszechogarniającym cały świat rock'n'rollem. To była muzyka, która miała zmienić świat i zmieniła. Twój pierwszy wielki przełom, Niedziela będzie dla nas, sprowadzał się do walki, chociaż o tę symboliczną Niedzielę Wolności. Wymieniał trudy dnia codziennego, ale chociaż niedzielę zostawiał dla nas. Niedziela była symbolem wolności. Ale za to niedziela, Niedziela będzie dla nas, śpiewałeś radośnie, a z Tobą cała Polska. Już w latach 60. byłeś gwiazdą nowego, współczesnego formatu. Twój świat był niebiesko-czarny, bo z tym zespołem związałeś swój los. Jak pomyślę, że śpiewasz już tam, na wysokościach, z Cześkiem Niemenem i Krzysiem Klęczonym, przechodzą mnie ciarki, wzruszenia i wspomnień. Długa jest lista nieobecnych już kolegów zespołu Niebieskoczarnych. Ale Ty już jesteś tam z nimi. I Franek Balicki już tam z pewnością obmyśla niebiańską koncepcję niebiesko-czarnych. Jest tam też Twoja pierwsza małżonka, śpiewająca z Tobą Ada Rusowicz, przy której za chwilę zostaniesz złożony w grobie. Twój świat był niebiesko-czarny. Jest jakimś zrządzeniem losu, że Twoje ostatnie nagranie, zrealizowane w 2014 roku, nosi tytuł Mój świat niebiesko-czarny. Zaśpiewałeś i śpiewasz do dziś na płycie. To był mój świat niebiesko-czarny. Mój świat szalonych lat. Mój świat niebiesko-czarny. Mój świat, tak jak mój cień, ze mną jest i trwa. Rock'n'rolla powiał wiatr. Dmuchnął skrzydła nam, rozbudził marzy świat, wolny świat, gdy muzyka była chlebem, a głodem był im brat, niedziela była dla nas.
Teraz wszystkie niedziele Wojtku są Twoje, a Twój świat pozostaje dalej niebiesko-czarny. Drogi Wojtku, ostatnie Twoje lata nie były łatwe. Zahartowany w estradowych bojach stoczyłeś porywającą walkę o życie. O każdą jego minutę, o każdy dzień, o każdy rok. Ale w tym wszystkim towarzyszyła Ci Twoja wspaniała małżonka Aldona. Walczyła o Twoje życie, jak oszalała. Dzięki niej przeżyłeś największe gwiazdy tamtych lat. Aldono, jesteś wielka. Podziękowania za pomoc też dla Polskiej Fundacji Muzycznej i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nieśli wsparcie w tej nierównej walce. Wojtku, odprowadzamy Ciebie, jakbyśmy odprowadzali naszą młodość. Non omnis moriar. Nie wszystko umiera, gdy odchodzi tak wspaniały artysta i przyjaciel. Do zobaczenia, Wojtku. Niech Cię Pan Bóg ma w swojej opiece. Thank you.
Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwałę i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w ufnej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Wojciecha. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni zanosimy za Twojego sługę Wojciecha. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Ale Pan cię wskrzesi w nieostatecznym. Żyj w pokoju. Ze świętej pamięci Wojciecha będzie odprawiona msza święta od żony Aldony z synami dnia 5 listopada o godzinie 9. Wzywam za pozwolenie małżonki i rodzinki i rodziny. Pozwolę sobie przeczytać podziękowania za to, że jesteście, za to i trochę oni właśnie wspólnie. Oni byli zawsze razem, kochali się, wspierali się, pracowali razem, a ich największą pasją była muzyka. To wyzwalało w nich energię do pracy, dawało wiarę w siebie i pozwalało docenić wartość pracy. Byli ze sobą na dobre i na złe. Za 40 kilka dni obchodzili jubileusz 30-lecia ślubu. Wojtek do momentu, kiedy mógł rozmawiać o pracy, chciał tworzyć, nagrywać nowe piosenki, płyty. Cały czas miał nowe pomysły. Niestety przyszedł moment, kiedy już wiedzieliśmy, że tych wszystkich planów nie uda się zrealizować. Rozpoczęła się walka o jego życie. Przez 8 lat Aldona trwała przy jego łóżku, bo praktycznie Wojtek był do niego przywiązany. Była radość z efektów terapii, ale były też bardzo trudne. Wszyscy cieszyliśmy się każdą minutą, dniem, miesiącem. Wszyscy wspieraliśmy ich w tej walce i za to wsparcie, pomoc i energię potrzebną do walki chciałbym w imieniu Aldonki i rodziny serdecznie wam podziękować. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, kolegom, muzykom, którzy zawsze byli razem, pomagali realizować Wojtka marzenia, razem pracowali, razem koncertowali, a w ostatnim okresie wspierali, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach. Jeszcze raz pragnę podziękować Fundacji Muzycznej. Tomasz Kopeć, prezes tej fundacji, od początku problemów zdrowotnych był razem z nimi i im pomagał. Tak jak Andrzej Pakuła, menadżer Wojtka, organizował pomoc zarówno w kraju, jak i wśród Polonii zagranicznej. Dziękuję wszystkim tarczyńcom, dobrodziejom, którzy jak tylko mogli, pomagali już w trudnym okresie walki o życie Wojtka. No i oczywiście ogromne podziękowania dla całego personelu medycznego, wszystkich lekarzy, którzy przez ten cały czas pomagali Wojtkowi. Wszystkim pracownikom medycznym ze Szpitala Powiatowego w Szamotułach walczyli o niego do ostatniej chwili. I na koniec, ale to bardzo serdeczne podziękowania w imieniu Aldony, ale także swoim kieruję do Bartosza Ćwirleja, syna Aldona. Aldony był z nimi cały czas, a bez niego byłoby to bardzo trudne. Dziękuję wam wszystkim w imieniu Aldony, swoim i całej rodziny za to, że jesteście tutaj razem z nimi i z Wojskiem. Dziękuję. Poproszę Piotrusia, przedstaw może wszystkie osiągnięcia Wojska, bo ty znasz to najlepiej. Dzień dobry Państwu. Czuję się zobligowany w tym przykrym dniu dla naszej historii poznańskiego rock'n'rolla, ale także polskiego rocka. Wojtek był artystą wyjątkowym i w związku z tym uznałem, że będzie dobrze poświęcić jemu kilka minutek, aby wspomnieć jego osiągnięcia i bardzo krótko przedstawić jego długi życiorys, który wiele wspaniałej muzyki po sobie pozostawił, wykonując swój zawód artysty. Wojciech Kędziora, prywatny syn Wacława Wandy, brat Hanny Jarosława, ojciec Bartłomieja i Anny. Urodził się 11 marca 1944 roku w Poznaniu. Kompozytor, gitarzysta, przede wszystkim wokalista. Kształcił się jako geodeta, uczęszczając do Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Ciekawostką jest,
że poza praktykami w szkole nie pracował ani jednej godziny w tym zawodzie, gdyż świadomie wybrał muzykę, której wierny pozostał do końca, do momentu choroby, której doświadczył. Ostatni swój koncert zaśpiewał latem 2015 roku w towarzystwie Andrzeja Mikołajczaka i Przemysława Śledzia. Bardzo trudno jest w skrócie przypomnieć bogatą twórczość i dokonania Wojciecha Kędziory, dlatego przypomnę Państwu kilka najważniejszych faktów z jego życia. Już jako mały chłopiec śpiewał w chórze Stefana Stuwigrosza w poznańskich Słowikach przy Filharmonii Poznańskiej. Jako nastolatek zainteresował się muzyką rock'n'rollową i coraz bardziej wtajemniczał się w twórczość wielkich gwiazd muzyki tego gatunku. Jedną z nich jest oczywiście Elvis Presley, którego do końca życia był wielkim fanem. Towarzyszyli mu w tym brat Jarosław oraz kilku kolegów z okolic, w tym sąsiad Tomasz Dziubiński. Mieszkał przy ulicy Grobli 29 w kamienicy graniczącej z ulicą Mostową. To właśnie w tej kamienicy miał początek poznański rock'n'roll, kiedy jego prekursor Tomasz Dziubiński, mieszkający przy Mostowej 2, zaproponował rolę gitarzysty i wokalisty Wojciechowi. Granie na gitarach i śpiewanie rock'n'rolla czasem przerywane były przez Wojciecha ojca, pana Wacława Kędziorę, solistę operetki poznańskiej, który nie akceptował tej muzyki. Nie były to te czasy, nie była to ta moda. Czasem się zdarzało, że przeganiał młodych muzykantów Wojciecha Kędziora i Tomasza Dziubińskiego, którzy śpiewali, próbowali grać te rock'n'rolle. Przeganiał ich po prostu z kamienicy. Na szczęście konsekwencja i wiara w rock'n'rollu w obu muzykach zwyciężyła. Efektem tego w połowie 1959 roku śpiewający gitarzysta Tomasz Dziubiński zaprosił do współpracy Wojciecha Kędziorę. Tak powstał pierwszy rock'n'rollowy zespół w Poznaniu, który swój pierwszy koncert zagrał 20 września 1959 roku w Domu Kultury Stomil. Oczywiście jego liderem był wspomniany prekursor poznańskiego rock'n'rolla Tomasz Dziubiński, a oprócz Kędziory występowali w nim perkusista Paweł Honen, basista Wojciech Lipiński, pianista Zbigniew Starzyński. Tak się zaczęła w Poznaniu historia z rock'n'rollem. Następnie w lipcu 1962 roku Wojciech wystąpił podczas pierwszego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie został wyróżniony, a dzięki temu znalazł się w tak zwanej... Tam został zauważony przez redaktora Franciszka Walickiego, który zaproponował Wojtkowi współpracę z zespołem Niebiesko-Czarni, lecz ze względu na młody wiek Wojtka, bo był jeszcze w szkole średniej, nie mógł tej propozycji przyjąć. Walicki jednak nie ustąpił. W styczniu 1964 roku na jego ponowne zaproszenie Kędziora dołączył do zespołu Niebiesko-Czarni, otrzymując od Walickiego pseudonim Korda. Z zespołem tym koncertował w kraju i za granicą, aż do rozwiązania grupy w czerwcu 1976 roku. Dodam, że w Niebiesko-Czarny poza Adrianny Rusowicz, z którą związał także życie prywatne, biorąc z nią ślub w 1971 roku. Po rozwiązaniu Niebiesko-Czarnych przez 3 lata Korda z Rusowicz występowali jako duet Ada i Korda, któremu towarzyszył zespół Horda. Muzykami byli Jan Gałkowski, Wojciech Michalczyk, Zbigniew Mrozowski i jedyny muzyk zespołu Niebiesko-Czarni Joachim Rzychoń. Z czasem dołączył też do tego zespołu Andrzej Mikołajczak. Następnie długie trasy koncertowe po Skandynawii, udział w trasach koncertowych Dinozaurów Polskiego Rocka w latach 86-92. Z Wojciechem współpracowali wtedy m.in. Tomasz Dziubiński, Andrzej Mikołajczak, Jerzy Zgrzeba, Dariusz Kozakiewicz, Maciej Czaj, a także muzycy Niebiesko-Czarnych, oczywiście Ada Rusowicz, Janusz Popławski, Zbigniew Podgajny, Henryk Zamerski, Andrzej Nebeski, Włodzimierz Wander, Krzysztof Potocki, Zbigniew Bernolat i wielu innych muzyków niekoniecznie związanych z tym zespołem. 1 stycznia 1991 roku w wyniku wypadku samochodowym zginęła Ada Rusowicz. Latem Korda we współpracy z poetą Andrzejem Sobczakiem zarejestrował w poznańskim studiu radiowym Giełda swój pierwszy solowy album Radości i Smutki, dedykując go tragicznie zmarłej żonie. Wojtka w nagraniach tych wsparli Dariusz Kozakiewicz, Krzysztof Przydłowicz i Sławomir Sokołowski, który także był, oprócz Wojtka, kompozytorem na tej płycie. Dodam, że Sobczak jako autor w duecie z Kazimierzem Łojanem napisali wiele piosenek dla dzieci o Karzełkowie, które doskonale Państwo pamiętacie, myślę. Wojtek też w tym miał udział, też te piosenki wykonywał i też je nagrywał. W 1997 roku przy współpracy z Sobczakiem powstała płyta Poznańskie Betleje z pastorałkami.
gdzie Wojciech zaśpiewał m.in. radosne „Gdzie jest nasze Betlejem”, a także wzruszające „Jak się smucić, jak się cieszyć”. W 1993 roku Korda ożenił się ponownie z Aldoną, która czuwała nad nim do końca, zapewniając mu opiekę przez 9 ostatnich lat. Nie było to łatwe i zdajemy sobie z tego sprawę, aczkolwiek tak naprawdę tylko Aldona wie, ile wysiłku ją to kosztowało. W grudniu minęłyby 30 lat, minęłoby 30 lat od ślubu Wojtka z Aldoną. Od lat 90. Kordę na scenie wspomagali m.in. poznańscy muzycy. Wspomniany Dziubiński z Grzeba, także Janusz Piątkowski, Piotr Szulc, Jan Zieliński, Roman Suchan, Marek Surdyk, Przemysław Lisiecki, Sławomir Sokołowski, Andrzej Rogal, Leszek Mut, Andrzej Mikołajczak, Wojciech Hoffman, Krzysztof Jarmużek, Przemysław Śleć, czasem też Andrzej Nebeski. W 2016 roku ukazała się druga, ostatnia solowa płyta Wojciecha pod tytułem „Mój świat niebiesko-czarny”, a także kolekcja archiwalna nagrań radiowych, koncertowych i telewizyjnych dokonanych z zespołem Niebiesko-Czarni na pięciopłytowej kolekcji na płytach CD. To tak w skrócie wyglądała historia Wojciecha, w bardzo dużym skrócie. Pozwolę sobie jeszcze tutaj wspomnieć o osobach, które prosiły przekazać Aldonie i całej rodzinie wyrazy współczucia. Są to Ania Polowczyk, Magda Nowakowska, Marzena Scholz, Ania Gierdziejewska, Joachim Żychoń, Krzysztof Potocki, Włodzimierz Janowski, Zbigniew Mrozowski, Roman Suchan, Wojciech Lechowski, Andrzej Nebeski, Grzegorz Walczak, Dariusz Kozakiewicz, Andrzej Błaszczak oraz Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Odcalić od zapomnienia”, które reprezentuje Roman Papierkowski. Pięknie Państwu dziękuję. Witaj, Królowo, Mato litości, nasza nadziejo życia słodkości. Witaj, Maryjo, Mato jedyna, Matko nas ludzi, salve regina. Nędzne my dzieci, Ewy wołamy, do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy. Niech nas pomaga Twoja przyczyna, na tym padole salve regina. Zwróć pośredniczko na nas wejrzenie, przyjmij łaskawie nasze westchnienie. Pokaż nam, Matko, swojego Syna w górnej krainie, salve regina. Pokaż nam, Matko, swojego Syna w górnej krainie, salve regina. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. I będzie. Poprosimy Państwa o podawanie kwiatów. Czeka dzień za progiem. Wstajesz więc i w drogę. Przekręcasz w zamku klucz bez słowa i biegniesz dalej, ile tchu
takie łzy, niepotrzebne nikomu, gdy nie można wybaczyć, ani zmienić już nic. Są takie łzy, niepotrzebne nikomu, kiedy życia nie cofnie żaden dzwonek do drzwi. Są takie łzy, niepotrzebne nikomu, gdy nie można wybaczyć, ani zmienić już nic. Są takie łzy, niepotrzebne nikomu, kiedy życia nie cofnie żaden dzwonek do drzwi. Dla ciebie. Przemek Śledź, dziękuję bardzo. Brawo, Piotr. Był to piękny tekst Andrzeja Sobczaka, który został napisany dla Wojtka Kordy jeszcze w latach 80. Kompozytorem tego utworu jest Ryszard Kniaw. Spoczywaj pokojnie. Wojtek Korda 27 września 2011 roku z kolegami, z Andrzejem Mikołajczakiem, z Markiem Surdykiem, z Tomkiem Dziubińskim, z Przemkiem Śledziem i z Krzysiem Jarmuszkiem zadykowali ten utwór w Blue Note w koncercie pamięci Andrzeja Sobczaka, autora tego zespołu. Thank you.
Powiedzcie jej, że ja będę. Powiedzcie, żeby wróciła tu, że szukam jej w promieniach słońca, że szukam jej w zapachu bzu, w kolorach tęczy, w błękicie nieba i w ciszy jezior, w szumie zbóż, ale jej nie ma, już nie ma, ale jej przy mnie nie ma już.